Chciałam Ci serdecznie pogratulować Twojego spektakularnego występu w walce o bursztynowego słowika. No, nie Ty otrzymałaś nagrodę. Byłaś zaskoczona, że dostał ją Michał Szpak? Serdecznie gratuluję Michałowi, bo to, co robi, jest spektakularne i bardzo wartościowe. Jest fantastycznym artystą, także trzymam bardzo kciuki za Michała i gratuluję serdecznie. Ja cieszę się, że mogłam być w tym miejscu z tak fantastycznymi artystami, bo to był mój debiut na tym festiwalu, więc wszystko bardzo fajnie się potoczyło. Ja się cieszę, że mogłam zaśpiewać moją piosenkę dla widowni i jeszcze dodatkowo moją rodzinę, także piękny dzień. A to nie jest też troszeczkę tak, że jednak włącza się taka nuta rywalizacji? Rany, ja zupełnie w ten sposób nie myślę, bo na scenie każdy z nas jest indywidualny, jest unikatowy i ma inną propozycję, inną energię i swoją muzykę, więc piękne jest to, że możemy się tym dzielić. I to, że mogłam być w mojej urodziny, zaśpiewać moją kochaną piosenkę, to jest największe szczęście dla mnie i wyróżnienie, także zupełnie nie myślę w kategoriach rywalizacji. Miałaś przyjemność później face to face porozmawiać z Michałem, pogratulować mu? Ja na chyba sekundę przed ogłoszeniem wyników rozmawialiśmy i gratulowałam mu występu i cokolwiek by miało się wydarzyć tego wieczoru, nie zmienię mojego zdania, jest fantastyczny i trzymam kciuki, mam nadzieję, że kiedyś coś razem zrobimy. Wow, no to miejmy nadzieję, że tutaj w następnym wywiadzie Michał także to zaproponuje i być może jakiś wspaniały duet Natasza i Michał. No, czekam. Bo teraz tak sobie pomyślałam, ten duet, gdyby jednak się wydarzył, Twój i Michała Szpaka, to który kierunek muzyczny? No zdecydowanie rock. Mocne gitarowe granie, a Michał tak śpiewa, że... Jej, już się cieszę na ten duet.